tej chwili ojcowie Paulini wyjmują z ołtarza cudowny obraz. Jest on wynoszony co 50 lat, ostatnio podczas ślubowania akademików w roku 1936. Przed 300 laty złożyliśmy polską koronę na skronie Boga Rodzicy. Dzisiaj uznamy ją na nowo patronką i panią naszej ojczyzny. Uznamy jej prawo do nas i do wszystkiego, co polskie. W obliczu całego świata, przyszłych pokoleń i historii, znowu uroczyście przyznamy się do Maryi jako do naszej matki i królowej. W tej chwili bazylice z rąk ojców Paulinów przejmują obraz księża biskupa. Zaczyna się triumfalny pochód królowej Polski. Delegacje wszystkich stanów wyszły jej naprzeciw i czekają na trasie pochodu, by kolejno brać ją na swoje ramiona. Z rąk księży biskupów cudowny obraz przejmują delegacje diecezjalnych kapitan. Rąk delegacji kapituł obraz królowej Polski biorą kapłani. Kapłanów przejmują obraz przedstawiciele zakonów męskich, generałowie, prowincjalowie i przełożeni. Obecnie obraz przechodzi w ręce sióstr zakonnych. Po raz pierwszy w dziejach Jasnej Góry kobiety niosą królową Polski, nazwaną przez Kościół Virgo Auxiliatrix, dziewica wspomożycielka. A teraz po obraz Bożej Matki wyciągają się ręce matek. Ojciec przeor powiedział na wstępie uroczystości: Maryja pragnie, aby przez dotknięcie się jej cudownego obrazu odżyła macierzyńska godność polskiej kobiety. Matki podają obraz Maryi ojcom rodzin. Z wielką radością przyjmują teraz cudowny obraz dziewczęta. Niosą niepokalaną jasnogórską panienkę. Dziewcząt cudowny obraz przejmują młodzi mężczyźni. Niosą na swoich ramionach królową Polski, od wieków sławioną hetmankę rycerzy. Małe dziewczynki sypią pod jej stopy kwiaty. Procesja dobiega końca. Już za chwilę oczekujące tłumy zobaczą obraz. Ojciec przeor prosi, aby ukazanie się cudownego obrazu powitać milczeniem. Już jest, już go widać. Ludzie płaczą bardzo cicho. Idą siostry wszystkich żeńskich zakonów Polski. Thank you.
za nimi idą ministranci. Dalej klerycy, księża, zakonnicy. Orszak zbliża się do szczytu. Księża biskupi wchodzą na najwyższe podium. Niżej zajmuje miejsce duchowieństwo świeckie i zakonne. Obok delegacje zagraniczne, Węgrzy, Czechosłowacy, Anglicy i grupa Polonii amerykańskiej. Ojcowie Paulini zdejmują cudowny obraz z lektyki i przynoszą go do ołtarza, na którym odprawiona będzie uroczysta suma. Królowa Polski spoczęła na tronie. Jedyną jego ozdobą jest wieniec złotych serc okalający ramę obrazu. Na placu milion serc żywych. Najbliżej ołtarza fotel księdza prymasa. Pusty. Na fotelu wiązanka biało-czerwonych róż. U góry herb kardynalski. Maryja Jasnogórska, Wojciechowe lilie i ścięta głowa Jana Chrzciciela, ujęte napisem Soli Deo, samemu Bogu. Nie rzucił Chryste świątyń tych, nie damy pogrzeć świata. Tronem jest dziś całe jasnogórskie wzgórze. Dostrzeże ona każdego. I ciebie, chociażbyś stał na samym końcu placu, zagubiony w tłumie. Hostię, która będzie konsekrowana w czasie sumy, przysłał nieobecny ksiądz prymas. Kazanie wygłasza ksiądz biskup Falkowski. Oto końcowe jego słowa. Śluby nasze złożymy i oddamy Panu przez te dobre, miłosierne, matczyne ręce Twoje, królowo Polsce. W ręce Twoje składamy naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wyproś nam siłę, byśmy świętami cenami wiary i miłości szli w lepszą, w
jaśniejszą, szczęsną przyszłość, Maryjo, królowo nasza. Chrystus króluje. Chrystus zwycięży. Chrystus panuje przez wiarę. Niech zakróluje przez miłość. Niech zwycięża przez naszą dobrą wolę. Na większą cześć i chwałę swoją. Na szczęście, na glorię narodu polskiego. Podniesienie. Pontyfikalna suma dobiega końca. Za chwilę złożymy jasnogórskie śluby narodu. Uznamy Maryję patronką i królową Polski. Przyrzekniemy jej uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby ojczyzna nasza była rzeczywistym jej królestwem. Luby narodu. Wielka Boga, człowieka Matko, Ojca Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo i Królowo Świata i Polski Królowo. Gdy upływa 3 wieki od radosnego dnia, którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych. Ksiądz biskup w imieniu katolickiej Polski składa śluby. Wołanie narodu o prawdziwą wielkość serca i woli. Przyrzekamy, a chcąc przyrzeczeń dotrzymać, błagamy Cię, Maryjo, o pomoc. Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświętającej, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego. Królowo Polski, przyrzekamy. Odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Gotowi jesteśmy raczej sami śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnie. Królowo Polski, przyrzekamy. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem. Królowo Polski,
przyrzeka. Przyrzekamy pracować nad tym, aby wszystkie dzieci narodu żyły w miłości, w sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju. Przyrzekamy szerzyć na całej polskiej ziemi i w sercach naszych cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Boga Rodzico Dziewicy, Królowo Polski. Przyrzekamy. Oto podpisy episkopatu pod aktem ślubu. Na końcu prymas Polski in vinculis pro ecclesia w więzach za Kościół Święty. Śluby złożone. Ksiądz biskup zamknął pergaminową księgę, a królowa Polski otworzyła nową kartę historii. Zawarła nowe przymierze ze swoim ludem, dała temu ludowi prawa, stare jak 10 przykazań, a nowe jak codzienny trud o zwycięstwo Boga w duszy każdego z nas. Obecnie depesze od Ojca Świętego z Rzymu odczytuje generał ojców Paulinów. Oby Pan Bóg poprzedził was na duchu, pocieszył i ożywił wasze nadzieje na pogodniejszą przyszłość. Księża biskupi udzielają odpustu zupełnego i apostolskiego błogosławieństwa. Kończy się wielka uroczystość. Za chwilę cudowny obraz będzie w procesji odniesiony do kaplicy. Cudowny obraz, ale nie rozstajemy się z Maryją. Maryja pójdzie z nami w nasze codzienne życie, do rodzin, domów, warsztatów pracy, do szkół i na pola, do biur i fabryk, wszędzie. Thank you.
stuleciach chrztu Polski Maryja chce odrodzić swój naród. Chce, aby ojczyzna nasza była krajem od piwnic aż do strychów bez grzechu ciężkiego. Aby była królestwem Jezusa Chrystusa. Przyrzekliśmy jej to dzisiaj i chcemy to przyrzeczenie wykonać. Wypełnić złożone dziś śluby. Chcemy, chociaż tak bardzo czujemy się słabi. Tutaj, na Jasnej Górze, uwierzyliśmy w potęgę Królowej Polski. Uwierzyliśmy w niezwyciężoną moc, której na imię Maryja. Za chwilę godzina 9. Codziennie o 9 wieczorem prymas Polski błogosławi wszystkim, którzy stają na jasnogórski apel. Gdziekolwiek się znajdujesz o tej porze i cokolwiek czynisz, stań myślą i sercem u stóp swojej królowej. Maryjo, królowo Polski, jestem przy tobie. Pamiętam. Czuwam. Jestem przy tobie dziś. Chcę być przy tobie zawsze. Pamiętam, że jesteś królową Polski, moją matką. Królową Polski.